trening karate, czy te elementy, które występują w treningu karate, są przede wszystkim koordynacją ruchową, ale usprawnieniem tego aparatu ruchowego. I to jest tak naprawdę w starszym wieku podstawowa korzyść. Proszę nam powiedzieć, jakie pani widzi korzyści dla siebie w treningu karate? No przede wszystkim rozwój fizyczny, gibkość, zręczność. Codziennie ćwiczę sama w domu tak samo. Nie wszystkie układy, ale staram się powtarzać. Jestem taka wysportowana. No, ponieważ jestem z dzisiaj ćwiczących najstarszy, bo mam 75 lat, no to mogę powiedzieć, że to pomaga jednak w normalnym, codziennym życiu. Również wpływa na poprawę pamięci, co jest ważne, ponieważ czasami się udzielam na scenie. W związku z tym kondycja fizyczna jest również bardzo ważna. Jak wynika tutaj z całego tego naszego treningu, widać, że każdy wiek dobry jest na trenowanie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o karate, to trzeba wziąć pod uwagę względy zdrowotne. Tutaj mamy na przykład na uwadze kręgosłup, powiedzmy z stopy, układ kostny, oddychanie, czyli tu jest po prostu, mógłbym śmiało powiedzieć, że to jest taki program rehabilitacyjny.